Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, mieszkam w Western Australii od 28 lat. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o pierwszych mieszkańcach Australii, aborygenach, ponieważ takie pytanie dostałam i bardzo chętnie opowiem, jak ja to widzę, jak ja to czuję, jakie mam wrażenia, odczucia. Wszystko, co opowiem, bazuje tylko i wyłącznie na tym, co widziałam. A ponieważ jeździłam trochę po Australii, to troszkę widziałam, jak ci ludzie żyją i jak sytuacja wygląda. Nie jest to prosta sytuacja połączyć dwie tak różne kultury. Ja często sobie tak wyobrażam, że gdyby raptem gdzieś tam z głębi ziemi jacyś inni ludzie wyszli i zostałabym zmuszona do życia pod tą ziemią, jedzenia może robaków czy czegoś, co ja kompletnie nie znam, i przystosowania się do zupełnie nowego życia, nie byłoby to takie proste. I tak samo jest tutaj w Australii. To są dwie tak bardzo różne kultury. Jak biały człowiek przyjechał i zetknął się z tymi ludźmi, którzy tutaj żyli, to były zupełnie dwa odmienne światy. Każdy miał inne preferencje, inne potrzeby. I nastąpił olbrzymi clash, który do dnia dzisiejszego się ciągnie, a zresztą to nie tylko w Australii, bo na całym świecie ten problem istnieje. Aborygeni żyli tutaj przez tysiące lat, żyli w kompletnej symbiozie z naturą i z tym krajem. Nie mieli potrzeby budowania świątyń, pałaców, nie mieli potrzeby wykopywania z ziemi rudy, żelaza, złota. Nie niszczyli tego lądu, brali tylko to, co natura im stworzyła, i żyli w absolutnym, ja mówię, symbiozie, zmieszani w jedność razem z tym lądem. Jak biały człowiek przyszedł, to miał odmienne potrzeby. Miał potrzeby posiadania wielkich pałacy, w dzisiejszych czasach samochodów, im więcej, tym lepiej. Energii każdy musi mieć, chociaż przez tysiące lat żyliśmy wszyscy bez elektryczności i było dobrze. Biała rasa jest bardzo ekspansywna i jest zupełnie inna. Tym ludziom nie jest łatwo się przystosować do naszych warunków życia i to powoduje duże zróżnicowania. Aborygeni bardzo chorują, ponieważ ich dieta została kompletnie zmieniona. Przez tysiące lat żywili się tym, co ziemia zrodziła, a raptem w sklepach się pojawiła Coca-Cola, pojawiły się chipsy, pojawił się alkohol, z którym oni mają wielki problem, i spowodowało to, że ludzie zaczęli bardzo chorować. Oni bardzo chorują na cukrzycę, jest ogromnie popularna, mają problem z nerkami. No i tak to wygląda. Zostali wytrąceni ze swojego trybu życia i wprowadzeni w nowy świat, którym nie jest im łatwo się zaadoptować. Ja nie sądzę, że nikomu byłoby łatwo się zaadoptować. Ja przyjechałam do nowego kraju i mi ciężko się zaadoptować, chociaż ten kraj został stworzony przez kulturę europejską, która jest mi bliska, a co dopiero ludzie, którzy w ogóle tej kultury nie znali i nie mieli z nią wspólnego. To jest okropnie ciężka sprawa. Tak ja sobie to wyobrażam. Jak przyjechałam do Australii, to zawsze miałam wrażenie, że aborygeni mieszkali tylko i wyłącznie w bardzo brzydkich miejscach tutaj w Australii. I w ogóle nie miałam pojęcia, jak przepiękne miejsca w głębi lądu są, o których nigdy nie słyszałam, nigdy w telewizji się nie pokazuje. A spowodowane jest to tym, że są tam kopalnie olbrzymie, które nie są zainteresowane tym, żeby pokazywać te kawałki ziemi. Jakbyśmy jechali 5 lat temu przez Australię, jechaliśmy do Kimberley, to jest przepiękny kawałek tam na północy, przepiękny kawałek Australii, gdzie jest bardzo dużo kopalni, bo tam większość minerałów się znajduje. I jadąc któregoś wieczoru na postoju, przyjechał młody człowiek na motorze, dosyć groźnie wyglądał, tak że można było powiedzieć, że się nawet trochę bałam, a mój mąż od razu powiedział: o, mówi, to chyba jest Niemiec. Ja mówię: a po czym poznajesz? On mówi, że po ubraniu czy czymkolwiek, nie wiem, w każdym bądź razie poznał. I faktycznie ten młody człowiek podszedł do nas i zaczął z nami rozmawiać. Przy ognisku usiedliśmy, wspólnie rozmawialiśmy. On mówi, że on jedzie z Europy tym motorem,
statkiem ten motor przewoził i jedzie do Karodzini. Ja mówię, o Karodzini, gdzie to jest? On mówi, o tutaj niedaleko. Mówi, nie byliście tam? Ja mówię, nie, nie byliśmy. On mówi, to jest najpiękniejsze miejsce na całym świecie. Mówi, nie, ja już mówi, trzeci raz tam jadę. I mówi, nie ma piękniejszego miejsca. Mówi, coś niesamowitego, musicie koniecznie pojechać. I faktycznie pojechaliśmy do tego Karodzini i jest to niesamowite miejsce, tego się nie da opisać. To są kaniony, to są gorże, wodospady, coś no z bajki, dosłownie bajkowe miejsce, o którym się rzadko kiedy słyszy, bo tak jak powiedziałam, tam jest bardzo dużo rudy żelaza i kopalnie nie są zainteresowane, żeby to propagować. I prawdopodobnie bardzo wielu aborygenów tam kiedyś mieszkało, dzisiaj nie ma ani jednego. Wszystkie miejsca, które im dają do mieszkania, to są raczej na takich pustynnych, bardzo niezbyt ładnych terenach. Tam im się buduje domy, oni tam siedzą w tych domach, nie mają co z sobą robić, bo nie ma tam pracy i nie wygląda to ciekawie, jak się jedzie. Jest pełno śmieci, pełno starych samochodów po buszu rozwalonych. Alkoholizm jest ogromnym problemem w tej chwili. Rząd wprowadza tak, że tego alkoholu niby im nie wolno sprzedawać, ale zwykle oni znajdują sposoby, żeby ten alkohol kupić tak czy siak. Także nie jest to prosta sprawa, żeby zaadoptować dwie tak różne kultury. Kultura, która żyła w takim naturalnym rytmie razem z kulą ziemską i druga kultura, która przyjechała i wydziera absolutnie wszystko, co jest możliwe z tego lądu, żeby zrobić pieniądze i żeby ulepszyć życie. Kto ma rację? Tego nie wiem, ale ja zawsze twierdziłam, że my jesteśmy największym szkodnikiem, który planeta nosi na sobie. Największy szok przeżyłam, jak pojechałam na Tasmanię. Tasmania jest też bardzo przepięknym kawałkiem Australii. I się okazuje, że na Tasmanie rosną drzewa, które się nazywają Hugh Sosna, Hugh Pine. To są drzewa, które w ogóle nie jest właściwie niezniszczalne, nie gnije, żadne robaki go nie zjadają. W tej chwili naukowcy odkryli kawałki tych drzew, które 38 tysięcy lat przeleżały w ziemi i są kompletnie nienaruszone. Z nich zbudowali Anglicy 130 chyba statków i te statki są w zasadzie niezniszczalne, ponieważ kompletnie to drewno nie gnije. One rosną tam przy rzece, rosną zwykle około 1 mm na rok tylko, rosną około 2,5 tysiąca lat, także to jest bardzo powolny proces rośnięcia. No i jak Anglicy tutaj przyjechali i stwierdzili, że na Tasmanii jest takie fantastyczne bogactwo, to co zrobili? Wybili wszystkich aborygenów na Tasmanii. Zrobili tak zwany ludzki łańcuch i szli przez całą Tasmanię jeden w jeden i wszystkich tam, którzy byli, wystrzelali. Zdaje się, że tylko jeden przeżył na tej Tasmanii. Jeden jedyny i do dnia dzisiejszego nie ma tam aborygenów na Tasmanii. Także bardzo to smutna była historia. Było to samo z lądem tutaj przy Sydney i przy Melbourne. Była dżara, lasy z dżary, które zostały wycinane w ogromnych ilościach i wysyłane do Anglii. Anglia budowała z tego drogi, pokrywali to asfaltem. Do dzisiaj te drogi istnieją z tej naszej dżary. I ludzie, którzy tutaj natywnie żyli, im przeszkadzali, więc ich się niszczyło. W tej chwili jest bardzo dużo ludzi, którzy są pomieszani, biali ludzie razem z aborygenami i ci sobie zdecydowanie lepiej radzą. Ja mówię, dla nas jest dużo łatwiej, czy uczyć się, czy robić cokolwiek, ponieważ to w naszej kulturze już siedzi od setek lat i wiele informacji, wiele zostaje przekazanych nam przez dziadków, przez rodziców, w genach, poprzez pokolenia. Oni tego nie mają. Wielu ich tych rodziców nie umie czytać i pisać jeszcze. Oni jeszcze te 100-200 lat żyli kompletnie dziko w buszu i wejście w nasze życie jest bardzo, bardzo ciężkie i nie jest to łatwy proces. Tak ja to widzę. Mieszka ich sporo w miastach,
ale im cały czas jest, nie jest łatwo się zaadoptować. Ja mówię, wystarczy spojrzeć na Europę, na nasz kraj, na Polskę. Która Europa jest najbardziej rozwinięta? Ta, gdzie Rzymianie szli, gdzie państwo rzymskie weszło, Anglia, Francja, tam gdzie byli, do Polski nie dotarli i Polska 1000 lat później wyszła z lasu niż na przykład Anglia czy Francja. I to ta kultura rzymska, która przyszła i została zaszczepiona, plonuje i daje bardzo wiele ludziom, którzy dzisiaj żyją, i tak samo jest tutaj. Ja sobie wyobrażam, że trzeba ogromnej ilości pokoleń, że to muszą minąć setki lat, zanim to społeczeństwo się ujednolici i zrobi się takie same. Czy kiedykolwiek aborygeni będą mieli takie same potrzeby jak my, czy tego nie wiem, bo to są, tak jak każdy z nas jest bardzo różny i każdy ma inne potrzeby, a my, biali ludzie, mamy niesamowite potrzeby posiadania dużej ilości bogactwa i ciągle ulepszamy, ciągle usprawniamy. Ja mówię, my budujemy olbrzymie kościoły. Dla aborygenów kościołem jest Uluru, to jest Erok, ta wielka skała, która stoi na środku Australii. To jest następna rzecz, którą, jeżeli ktoś ma okazję zobaczyć, to bardzo polecam, ponieważ ja widziałam tą skałę na zdjęciach setki razy, ale jak stanęłam i zajechałam tam, to stałam chyba pół godziny i nie mogłam uwierzyć, że to jest prawdziwe. To jest coś niesamowitego i to był ich kościół. To była ich świątynia, to były ich wierzenia. Ich wierzenia są tak odmienne od naszych, że mnie bardzo ciężko jest je zrozumieć. Ja czytałam sporo na ten temat, ale ich tok myślenia, ich wierzenia są tak odmienne, bardzo ciekawe, ale kompletnie odmienne, często niezrozumiałe dla nas. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że oni tutaj byli jako jeden naród zjednoczeni i jedna kultura, to tak nie było. Było tutaj ogromna ilość plemion, one się ogromnie od siebie różniły, każda mieszkała w innym miejscu. Oni wędrowali, nie prowadzili koczowniczego trybu życia, tylko przenosili się i szli razem z jedzeniem. Większość mieszkała wewnątrz lądu, właśnie w tych gorgiach, tam gdzie była wody, gdzie były rzeki, wodospady. W rainforest, na Tasmanii ich było bardzo sporo i każdy z nich używał innego języka. Podobno było 600 różnych języków tutaj w Australii, jak biały człowiek przyjechał. Ponoć przeżyło tylko 50 do dnia dzisiejszego, ale oni między sobą też mają problem, żeby się porozumieć, bo wielu z nich mówi różnymi językami, więc używają języka angielskiego. Rząd próbuje robić taką inicjatywę, że próbuje wprowadzać ich pojedynczo w dzielnice pośród innych kultur, żeby się zaadoptowali, ale to jest bardzo ciężki proces. Ja pamiętam, że u nas w Polsce żyli całe lata cyganie, którzy też prowadzili kompletnie odmienny styl życia od naszego i też im nie było łatwo się zaadoptować do naszego stylu życia. Także to nie jest taka prosta sprawa i obojętnie co rząd będzie robił, mimo że dają ogromne ilości pieniędzy na to, żeby usprawnić ich życie. Wydaje mi się, że to potrzeba setek lat, żeby to ujednolicić. Jak na razie są wielkie różnice. Jest kilku aborygenów, którzy porobili kariery. Mamy przecież Kathy Freeman, która zdobyła złote medale jako biegaczka. Mieliśmy paru prezenterów w telewizji, ale tak ogólnie większość z nich nie garnie się do tego rodzaju prac. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie, na ile potrafiłam, na ile mogłam. Mnie ten temat bardzo też fascynuje i oglądanie ich, tych miasteczek, w których mieszkają, bardzo mnie to ciekawiło. Nie był to ciekawy widok, jak zajechałam, ponieważ jest tam brudno, jest bałagan, bardzo dużo ich pijanych siedzi na ulicach i nie wygląda to dosyć ciekawie. Adaptacja jest ciężkim i bardzo żmudnym i długim procesem. Mam nadzieję, że któregoś dnia to się uda.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład aborygenom bardzo ciężko jest sypiać w domach. Na naszej ulicy mieszka rodzina i na przykład latem bardzo często wykładają materace przed dom i śpią na tych materacach przed domem. To samo jak jechaliśmy do Kimberley, większość z nich sypia przed domem. Mimo że rząd im buduje domy, dla nich domy cały czas jest coś egzotycznego, coś czego oni nie znają i oni się w nich dobrze nie czują i raczej wolą sypiać na wolnym powietrzu. Na dzisiaj dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do prenumeraty mojego kanału. Ja jestem Hania i żegnam wszystkich serdecznie.